prawie 30 lat zajmujemy się edukacją chrześcijan, a od około 10 lat budową chrześcijańskiej telewizji. Bóg dał nam ogromne błogosławieństwo. W lutym 2016 roku z garstką wierzących rozpoczęliśmy projekt codziennego nadawania na żywo komentarzy społeczno-politycznych, w których wiążemy to, co dzieje się w kraju i na świecie, z prawdami i proroctwami Biblii. Odzew zaskoczył i codziennie zaskakuje każdego z nas. Już w pierwszym roku nadawania naszej telewizji o Nowe Testamenty poprosiło ponad 2000 osób. Wielu nawróciło się do Jezusa i poprosiło o chrzest. Kilkadziesiąt chrztów miało także miejsce w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ludzie, którzy przyszli do nas, pochodzą w zdecydowanej większości z niewierzącego świata, a nie z istniejących już zborów. Zorganizowaliśmy ich w grupy biblijne i kościoły córki, które dzisiaj gromadzą każdego tygodnia setki osób w całej Polsce i za granicą. W najbliższych planach mamy założenie chrześcijańskiego liceum, szkoły biblijnej i na tej bazie chrześcijańskiego uniwersytetu. Bóg dał nam też niesamowite błogosławieństwo finansowe. Nie korzystamy z żadnej pomocy pieniężnej państwa ani kościołów z zachodu, a jednak każdego miesiąca ponad 1000 naszych widzów wpłaca ponad 80 tysięcy złotych na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd. Chwała Bogu. Nie mówię tego, by się chwalić czy wywyższać, ale by pokazać wymierne dowody niezwykłego Bożego działania i błogosławieństwa. Również Ty możesz odegrać swoją rolę w tym dziejowym przedsięwzięciu. Tak nam dopomóż Bóg. Witajcie bardzo serdecznie. Jak wiecie, jesteśmy tu w większości redakcji, w większości tych ludzi, którzy sprawiają, że co tydzień możemy być razem, możecie uczestniczyć w spotkaniach Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Byliśmy na wakacjach, no ale zwykle te wakacje u nas to znaczy po części to samo, ale i też mieliśmy trochę pracy kontaktów misyjnych. Byliśmy w jednym z zagranicznych kościołów i tam pastor powiedział bardzo ciekawe kazanie na temat 7 rozdziału Ewangelii Mateusza. I chciałem wam część tych myśli przekazać. Troszeczkę to tam rozszerzę, ponieważ to też taki kraj podobny do Polski, Chorwacja, gdzie katolicyzm jest praktycznie religią dominującą. Większość ludzi na oczy nie widziało protestanta, na oczy nie widziało Biblii i tak dalej. Dokładnie tak samo jak w Polsce. Stąd ich problemy i nasze są bardzo podobne. Podstawowy problem krajów katolickich to to, że większość ludzi myśli, że jest wierząca. Przeciętny Polak, kiedy go zapytasz, czy jest wierzący, to nawet by się tak obruszył. To ty go obrażasz? No jak to przecież? Zawsze jest pod krawatem w niedzielę, w kościele i ty go pytasz, czy on jest wierzący? To jest no prawie, że obraza. Jest pewien problem. Nie wiem, czy wiesz. Szatan też jest bardzo wierzący. Czyli nie tylko wierzący, a nawet bardzo. Bo z powodu tej wiary aż ma dreszcze. Normalnie trzęsionkę. Będziemy o tym za chwilę czytać w Biblii. A na pewno słyszałeś o takim delikwencie jak Judasz. Też był wierzący. Nawet bardzo. Wyganiał demony w imieniu Jezusa. Znaczy, czekają nas schody. Ale zanim o tym porozmawiamy, chciałem, żebyśmy najpierw śpiewem, potem osobistą modlitwą
dziękowali Bogu, chwalili Go, prosili, jeśli mamy jakieś osobiste problemy, z którymi sami sobie nie radzimy. Czyli teraz śpiewamy, a potem będziemy się jeszcze modlić. Chcę mieć mego Pana, chcę mieć mego Pana, chcę. O, on godzien chwały jest. O, on godzien chwały jest. Uwalnia mnie sam od grobów mych. Mój Pan żyje, bo opoką moją jest. I niechaj będzie wywyższony mój Zbawiciel. Mój Pan żyje, bo opoką moją jest. I niechaj będzie wywyższony Zbawca mój. Zbawca mój. Nie bić mego Pana chcę. Nie bić mego Pana chcę. Bo on godzien chwały jest. Bo on godzien chwały jest. Uwalnia mnie sam od grobów mych. Mój Pan żyje, opoką moją jest. I niechaj będzie wywyższony mój Zbawiciel. Będzie wywyższony Zbawca mój. Zbawca mój. Nie bić mego Pana chcę. Nie bić mego Pana chcę. Bo on godzien chwały jest. Bo on godzien chwały jest. Uwalnia mnie sam od grobów mych. Mój Pan żyje, opoką moją jest. I niechaj będzie wywyższony mój Zbawiciel. Pan przeminęła trwoga. To jest numer 82. To jest oddajmy dziś wiecznemu Bogu cześć. Później jeszcze zaśpiewamy jedną piosenkę. Oddajmy dziś. Oddajmy dziś wiecznemu Bogu cześć. Wiecznemu Bogu cześć. Niech nasze serca. Nasze serca wielbią Go. Stworzył niebiosa, On utwierdził ziemi krąg, utwierdził ziemi krąg. Jego łaska na całej ziemi objawiona jest. Bóg to nasz Pan i tylko On. Bóg to nasz Pan i tylko On. Oddajmy
wiecznemu Bogu cześć, wiecznemu Bogu cześć. Niech nasze serca, nasze serca wielbią Go. On stworzył niebiosa, On utwierdził ziemi krąg, utwierdził ziemi krąg. Jego łaska, Jego łaska na całej ziemi objawiona jest. Bóg to nasz Pan i tylko On. Bóg to nasz Pan i tylko On. Bóg to nasz Pan i tylko On. Bóg potężny króluje, Jemu chwała i cześć. To jest numer 189. Bóg potężny króluje, Jemu chwała i cześć. Nasz Pan potężny jest. Jego kroki błyskawicą Jego pięść. Nasz Pan, On potężny jest. On wcale nie żartował, gdy z raju ich wykopał i nie bez powodu przelał swoją krew. Jego powrót jest bliski, więc lepiej byś uwierzył, że nasz Pan potężny jest. Nasz Pan, On potężny jest wśród chwał. Na niebiosach patron w nim miłość, mądrość, moc. Nasz Pan, On potężny jest. Wszędzie była pustka, niebo czarne bez gwiazd. Nasz Pan, On potężny jest. On przemówił w ciemności i stworzył ten świat. Nasz Pan, On potężny jest. On osąd i karę wydał na Sodomę, zmiłowanie i łaskę na krzyżu nam dał. Mam nadzieję, że zawsze będziemy to pamiętać, że nasz Pan potężny jest. Nasz Pan, On potężny jest wśród chwał. Na niebiosach patron, w nim miłość, mądrość, noc. Nasz Pan, On potężny jest. Nasz Pan, On potężny jest wśród chwał. Na niebiosach patron, w nim miłość, mądrość, noc. Nasz Pan, On potężny jest. Nasz Pan, On potężny jest wśród chwał. Na niebiosach ma tron, w nim miłość, mądrość, moc. Nasz Pan, On potężny jest. Nasz Pan, On potężny jest wśród chwał. Na niebiosach ma tron, w nim miłość, mądrość, moc. Nasz Pan, On potężny jest. Nasz Pan, On potężny jest. Nasz Pan, On potężny jest. Będziemy w niebie, to nasz zachwyt i śpiew, zachwyt Bogiem, śpiew na Jego chwałę będzie jeszcze lepszy. Ale mimo wszystko Bóg chce, żebyśmy już teraz, pomimo, że jeszcze jesteśmy na ziemi, jeszcze jesteśmy w ciele, które ma bardzo różne brzydkie skłonności, żebyśmy już do Niego wołali. Także teraz poświęćmy czas, by zwracać się do Boga z naszymi prośbami, z naszymi dziękczynieniami. Tak a propos, modlitwa w takich językach słowiańskich oznacza, jest tym samym co słowo proszę. Molim po chorwacku to jest proszę, no i to modlić się, to zobaczcie, że z tego właśnie wynika, nie? Prosić, nie? Stąd Bóg chce, żebyśmy do Niego wołali. Nie chcę, żebyśmy tylko do Niego machali rękami i wysyłali światełka. Fajnie, że jesteś tam, w porządku, cześć. Chcę, żebyśmy uznali, że On jest naszym Stwórcą. Czyli bez Niego nie możemy żyć. Gdybyśmy widzieli rzeczywistość z Jego perspektywy, to wiedzielibyśmy, że każdy oddech, który oczywiście może być ostatnim w moim czy w Twoim życiu,
jest wspomagany przez samego Boga. Warto, byśmy o tym pamiętali i teraz do Niego wołali. Tu są też mikrofony, są też nasi bracia i siostry podłączeni na różnych mediach społecznościowych. Także teraz możemy razem, oczywiście samodzielnie, możemy wołać w każdej chwili, w każdym miejscu, pod chmurką, pod barem, pod szkołą. W kościele to nie wiem, bo w kościele jako budynku, bo no jest taki werset w Dziejach Apostolskich, że Bóg nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. To ja nie wiem, ale to już problem tych, co się modlą w świątyniach. My tego nie robimy. Ale teraz mamy przywilej modlić się razem. Czyli ktoś woła do Boga, a pozostali mówią tak, amen. Też tego chcemy, też za to dziękujemy. To jest niezwykły przywilej, szczególnie w tym czasie, który no, przeorał chiński wirus i także to wpłynęło na kościoły. Także cieszmy się z tej okazji, że możemy być razem i wspólnie wołać do Boga. Módlmy się. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteś z nami na każdym miejscu, w każdym czasie. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Ty nigdy nas nie opuścisz, że Ty pokazałeś na krzyżu Golgoty swoją wielką miłość do nas. Zmartwychwstałeś i żyjesz teraz w naszych sercach. To jest niezwykły przywilej, niezwykła radość. Prosimy Cię, byś uświadamiał nam jeszcze bardziej to, że jesteś w nas i należymy na zawsze do Ciebie. Już przygotowałeś dla nas mieszkanie w niebie, że tam w przyszłości z Tobą będziemy. Tam będziemy śpiewać wieczne Alleluja. Będziemy razem zachwycać się Tobą, naszym Panem. Niech Ci będzie chwała. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że nas wyrwałeś z tego świata i połączyłeś w Kościół, że możemy być tu razem, cieszyć się wspólnotą z braćmi, z siostrami. Dziękujemy za te poruszające wykłady o miłości braterskiej, o podstawie funkcjonowania wspólnoty, dobrego Kościoła. Proszę Cię, żebyśmy wyjechali stąd umocnieni, zachęceni do pracy tam, gdzie jesteśmy, codziennej, takiej wytrwałej dla Ciebie. Dziękujemy Ci za wzór, jaki dają nam nasi starsi, którzy każdego dnia ciężko dla Ciebie pracują, poświęcają swoje życie. Proszę Cię, żeby to także była dla nas inspiracja. Prosimy Cię o tych, którzy nie mogli zaznać osobiście jeszcze tej wspólnoty z różnych powodów, żeby także mogli tego doświadczyć, tej osobistej, braterskiej miłości, osobistych rozmów do późna, na ważne tematy dotyczące często jakichś problemów, z którymi się borykamy na co dzień. Dziękujemy Ci za tą motywację do pracy nad swoim charakterem, do pracy nad swoim życiem, po to, żebyśmy mogli wydawać dla Ciebie lepszy owoc. Proszę Cię, błogosław nam w tych dalszych wspólnych działaniach, żebyśmy robili to, co trzeba, wtedy, kiedy trzeba, na Twoją chwałę. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię. Panie Boże, dziękujemy Ci, że codziennie, cały czas możemy doświadczać o Ciebie, Twojej łaski i miłości. Dziękujemy Ci za to, że za tą relację, jaką mamy z Tobą, że możemy Cię poznawać, że nie zostawiłeś nas samych, ale dałeś nam Ducha Świętego, który nas prowadzi. Też chwała Ci, Boże, za te możliwości techniczne, że możemy spotykać się, ale też dawać świat przez internet ludziom informacje, i to, jak wygląda Twój Kościół, jak działa Twój Kościół, jaka jest Twoja Ewangelia i prosimy Cię o tych ludzi, którzy nas słuchają, żebyś pobudzał ich serca, żeby zrozumieli Twoją wielkość i wspaniałość. Prosimy Cię, Boże. Prosimy Cię też o naszych chorych,
abyś ich podźwignął, żebyś dał im pociechę i szybki powrót do zdrowia. Prosimy Cię też o tych, którzy się opiekują chorymi, abyś dał im siłę, dał im współczucie, miłość do tych, którymi się opiekują. Prosimy Cię, Panie. Ojcze, dziękujemy Ci za życie wieczne, jakie mamy. Jezusie, Jezusie, Pan naszym. Dziękujemy Ci, Panie, za Twój Kościół, za Twój Kościół, w którym mamy społeczność. Dziękujemy Ci, Panie, że w każdej, zawsze w naszej, każdej naszej modlitwie możemy Ciebie prosić o wszelkie łaski. Panie nasz, Boże nasz, dziecko nasza, skała nasza, twierdza nasza. Prosimy Cię, Panie, daj nam siłę i trwałość, abyśmy godni Twojej chwały postępowali tak, jak pisze w Słowie Bożym. Chwała Ci, Panie. Amen. Dziękujemy Ci też za ten przykład, jaki dałeś nam, poświęcając swoje życie za nas i że jesteśmy tak pewni jutra tego z Tobą, że możemy odłożyć zmartwienia i te wysiłki, jakie kiedyś nami kierowały, a skoncentrować się na byciu Ci wdzięcznym, na niesieniu tych wspólnie sobie swoich nawzajem brzemion, ciężarów w życiu. Prosimy Cię, żeby ten zjazd pomógł nam to jeszcze głębiej zrozumieć i zastosować. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie. Dziękujemy Ci też, drogi Jezu, za wszystkich starszych w Kościele, którzy pomagają nam wzrastać, ale też nas pilnują, napominają. Dziękujemy Ci, Panie. Drogi Panie, dziękujemy Ci za to, że mogliśmy dzisiaj tutaj się spotkać. Drogi Panie, dziękujemy Ci, że mogliśmy się tutaj dzisiaj spotkać, że mogliśmy doznać tej wspólnoty, wspólnoty ducha też i wyciągnąć jakieś zastosowania z tego spotkania, z tego zjazdu. Dziękujemy Ci też za tę wspólnotę właśnie ducha, którą mamy razem. Dziękujemy Ci też za to miejsce, które mamy tutaj, które możemy się spotkać w takiej dużej liczbie. Dziękujemy Ci za telewizję, dzięki której to się wszystko niesie. I prosimy Cię, aby docierał do jak większej liczby ludzi, którzy Ciebie jeszcze nie znają. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie. Dziękuję Ci, Boże, za ten zjazd i że mogliśmy się znów spotkać. Dziękuję Ci, Boże, za cały projekt Mega Kościół, że też pomimo rozłąki możemy mieć wspólnotę i dziękuję Ci, Boże, za to ukojenie w Tobie, że możemy być pewni przyszłości i spotkania z Tobą wkrótce. Chwała Ci, Panie. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci, że to Ty jesteś na tronie. Dziękujemy, że możemy żyć dla Ciebie teraz, że nas uratowałeś. I dziękujemy Ci, Panie, że przyznajesz się do tego projektu, że błogosławisz i prosimy Cię o to, abyś używał nas jeszcze bardziej, jeszcze lepiej, żebyśmy dla Twojej chwały mogli odważnie głosić Polakom Ewangelię. Gdziekolwiek ich widzimy, żebyś otwierał drzwi, a żebyśmy my też, prosimy Cię, widzieli te drzwi otwarte, żebyśmy nie bali się, żebyśmy wiedzieli, że Ty jesteś z nami, że Ty, mimo że my czasami zapominamy o Tobie, to Ty zawsze o nas pamiętasz i że zawsze jesteś przy nas. Niech Ci będzie chwała, Panie. Chwała Ci. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, że dałeś nam się poznać. I to, gdy byliśmy jeszcze grzeszni. Dziękujemy Ci za ten dzień, że możemy odpocząć i spotkać się w Twoje imię i przy Twoim Słowie. Dziękujemy za cały
projekt Mega Kościół, telewizję Idź Pod Prąd, dzięki której wielu z nas znalazło drogę do Ciebie. Prosimy Cię, Panie, o zdrowie, ulgę w cierpieniu naszych braci i sióstr, którzy tego potrzebują. Prosimy również o to, abyśmy dobrze zrozumieli dzisiejsze kazanie, żebyśmy potrafili to dobrze zastosować w naszym życiu. Prosimy również o nasze rodziny, naszych bliskich, szczególnie o moją małżonkę, żeby nie zamykali się na dobrą nowinę. Prosimy Cię, Panie. Panie Jezu, prosimy Cię także o dobre zastosowania i dobre owoce z mijającego zjazdu. Prosimy Cię o mądrość i dobrą pamięć, żebyśmy nie zapominali o tych wszystkich prawdach, jakich się nauczyliśmy. Prosimy Cię o dobre spotkanie. Prosimy Cię o prowadzenie Ducha Świętego. Prosimy Cię o dobrą pogodę na szczególnie drugą część nadchodzącego tygodnia, aby udało się zrealizować również plany wyjazdowe. Prosimy Cię o to, Panie. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie, o dobre zrozumienie Twojego słowa. Prosimy Cię również o to, żebyś pozbawił naszym środowisku nas pychy, żebyśmy byli zawsze otwarci, szczerzy i naprawdę wzajemnie się kochali. Prosimy Cię również o tych, którzy jeszcze nie usłyszeli Słowa Bożego, o tym, którzy nie słyszeli Ewangelii o darmowym zbawieniu, żeby ta myśl, ta Ewangelia niosła się na cały świat. O to Cię prosimy, Panie. Dziękujemy Ci też za naszych braci i siostry, którzy tu podczas naszego urlopu w tak skromnym zespole dali radę wszystko zrobić i telewizja mogła normalnie funkcjonować. Dziękuję Ci, Panie. Kochany Ojcze, dziękuję Ci za kolejny dzień, który nam dałeś. Dziękuję Ci za to, że mogę dzisiaj wykonywać swoją pracę w sposób bezpieczny. Ty nade mną czuwasz. Dziękuję Ci, Panie, za ten Kościół. Proszę Cię, Panie, obudź serca naszych rodaków, żeby jak największej ilości zwrócili się ku Tobie. Otworzyli serce na Twoje słowo. O to Cię, Panie, proszę. Prosimy Cię, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za zbawienie, jakie nas obdarzyłeś, za to, że możemy żyć z tą wiadomością, że będziemy mogli się spotkać z Tobą w niebie, tutaj po tym życiu ziemskim. Dziękujemy Ci za Kościół, w którym możemy wzrastać, przynosić Tobie jak największe owoce. Dziękujemy Ci za wszystkich braci i siostry. Prosimy Cię, abyś nas wykorzystywał do swoich celów, abyśmy byli powodem do głoszenia też Ewangelii naszym rodzinom, naszym znajomym. Prosimy Cię o nawrócenia Polaków. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie. Panie kochany, dziękuję Ci za doświadczenie wspólnoty, bycia w Twoim kościele. Dziękuję Ci też za spotkanie braci i sióstr w Chorwacji i proszę, aby to spotkanie, aby ta nasza wspólnota przyniosła owoce zarówno w Polsce, jak i tam, gdzie oni mieszkają. Proszę Cię o to, Panie.
Prosimy Cię, Panie, byś poszerzał nasze rozumienie Twoich planów dla Polski i tutaj naszych sąsiednich narodów, z którymi łączy nas historia i kultura. Prosimy Cię, żebyś dawał nam jeszcze dalsze patrzenie, jeszcze większe plany i świadomość, że Ty chcesz jeszcze większych rzeczy uczynić tu na ziemi, w naszych narodach. Prosimy Cię, używaj nas, prosimy Cię, oczyszczaj nasze serca, nasze myśli i sprawiaj, byśmy jeszcze lepiej docierali z Twoją Ewangelią o darmowym zbawieniu, o tym, że Ty umarłeś, abyśmy mieli za darmo wstęp do Twojego nieba, żebyśmy dotarli do Polski i do innych narodów. Prosimy Cię o to, Panie. Amen. Zaśpiewamy może coś jeszcze? Da się to załatwić? Dobrze. Okej. Z nim po wiecznym korytarzem. Może kompa
Panią braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Boża kompanio braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Wybija czas i za rokiem rok odchodzi w zimną dal. My wiemy każdy kolejny krok, dzień chwały zbliża nam. Boża kompanio braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Boża kompanio braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Wesele blisko i przyjdzie czas, gdy zasiądziemy z Panem. Więc wielka radość rozbiera nas, do zaproszenia mamy. Boża kompanio braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Boża kompanio braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Boża kompanio braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Mu. O dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Przeszkód. Mamy taką piosenkę jeszcze, tylko może powiem Ci jaka. Pójdźmy razem z Bogiem w bój. Słyszymy znowu smutną wieść, nieprawda? Nie, czy Ci pasuje, czy... Tak? Okej. Okay. No to 202, zresztą ktoś wczoraj powtarzał parę razy 202, 202, 202, to nam weszło do głów. Dzisiaj będzie 202. To chyba był Boguś. Okej. Okay. Słyszymy znowu smutną wieść, niestety prawda to. Kolejni chrześcijanie pod Rzymu butem są. Czym nagle ich omamił bezbożny rzymski tron? Nieważne jest, zaparli się z obozu paszą. Pójdźmy razem z Bogiem bój, co nam pisany tu. Choć ciałem nie walczymy, żołnierski znosi trup. Munduru nie zdejmiemy, aż walki przyjdzie kres. My nie z tych bojaźliwych, co wycofują się. Poznaliśmy, czym przyjaźń jest i czym zdradziecki pies. Dla ukochanych naszych nie szczędzi krwi i łez. Bo więcej mamy braci i sióstr i matek też. Tak Pan powiedział mi, jak zawsze wypełniło się. Więc pójdziemy razem z Bogiem bój, co nam pisany tu. Choć ciałem nie walczymy, żołnierski znosi trup. Munduru nie zdejmiemy, aż walki przyjdzie kres. My nie z tych bojaźliwych, co wycofują się. Fałszywców w czarnych kieckach nie braknie nigdy tu. Co prostą Ewangelię zamienią w diabli smut. Choć grożą i knowają i z piekła czerpią moc. Kolana nasze Jezus wzmacnia, nasz wspaniały wódz. A więc pójdźmy razem z Bogiem w bój, co nam pisany tu. Choć ciałem nie walczymy, żołnierski znosi trud. Nie zdejmiemy, aż walki przyjdzie kres. My nie z tych bojaźnimy, co wycofują się. A więc pójdźmy razem z Bogiem bój, co nam pisany tu. Choć ciałem nie walczymy, żołnierski znosi trud. Munduru nie zdejmiemy, aż walki przyjdzie kres. My nie z tych bojaźnimy, co wycofują się.
201, bo tutaj też takie głosy słyszałem. Czy to było pasuje, czy nie? Ja miał być 202, 202, później padło 201, ale może być. Dobrze. Pan jest moim Bogiem. To poprosimy 201. Pan jest moim Bogiem, opoką moją. Tak. Stoi, ma dusza w nim przechowa, tylko jego boi. Gdy na mnie nacierają wrogowie moi, do ciebie wołam, Panie, Ty mnie obronisz. Opoką, otwierdzą, zbawieniem jest mi Pan i na nic wroga Pan, na nic wroga chytry plan. Zbawieniem Pan, opoką, otwierdzą, zbawieniem jest mi Pan i na nic droga plan, na nic droga wykryt plan. Zbawieniem Pan, ustami błogosławią, a w sercu knują zło. Na człowieka napadają, jak mur powalić chcą. Lecz próżne ich starania, daremny cały trud, przed nimi mnie ochrania sam wszechmogący Bóg. Opoką, otwierdzą, zbawieniem jest mi Pan i na nic droga plan, na nic droga chytry plan. Zbawieniem Pan, opoką, otwierdzą, zbawieniem jest mi Pan i na nic droga plan, na nic droga chytry plan. Zbawieniem Pan, otwary lżejsi ludzie, zawodni wszyscy są. Uniesie waga w górę bezbożnych cały tłum. W zysku nikt grabieży, nadzieja leży mam. Do Boga moc należy, u Niego łaski dar. Opoką, otwierdzą, zbawieniem jest mi Pan i na nic droga Pan, na nic droga chytry plan. Zbawieniem Pan, opoką, otwierdzą, zbawieniem jest mi Pan i na nic droga Pan, na nic droga chytry plan. Zbawieniem. Dobrze, no obiecałem kazanie, no to nie mogę się dłużej już wymigiwać. Zobaczymy, czy się wyrobię w te 15-20 minut, bo tu jeszcze wakacje dla studentów, to nie chcieliśmy, żeby, nie chciałem, żeby spotkania były zbyt długie. Z diabłem pójdzie nam szybko. Otwórzmy list Jakuba, drugi rozdział. Poproszę werset 19, żebyśmy zobaczyli, jak wierzący jest diabeł. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Demony, diabeł to tam, wiecie, jedna, że tak powiem, parafia. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? No w sumie dobrze, nie? No bo to jest prawda, Bóg jest jeden. Ale taką wiarę mają demony. Taka wiara, że jest jeden Bóg, nikomu nie pomoże. No bo i diabłom nie pomoże. Zobaczcie, jak trzęsą porami. Wierzą i drżą. Zobaczcie sobie Księgę Objawienia, ostatnia Księga Biblii, 20 rozdział, 10 werset. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok. To jest antychryst i przywódca religijny tam systemu rzymskiego. I będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. No to nic dziwnego, że drży. Wielu ludzi myśli w krajach katolickich, że z samego faktu, że oni uznają istnienie Boga, to już są w porządku wobec Boga. Że już Bóg się niezmiernie cieszy z tego powodu i być może po jakichś tam czyśćcowych peregrynacjach przyjmie ich do nieba. Taką wiarę ma diabeł. To, że jest jeden Bóg, to, że ty w to wierzysz, fajnie, dobrze, jest to pochwalone. Ale to nie zmywa twoich grzechów. To nie otwiera przed tobą nieba. To nie daje ci osobistej więzi z Bogiem. Taką wiarę ma diabeł.
No to może poszukamy jeszcze gdzieś indziej. Może coś lepszego znajdziemy w Biblii. O, jest jeden z apostołów. To właśnie jego następcami są biskupi katoliccy. Także jak ktoś mówi, że Kościół katolicki jest kościołem apostolskim, tak, prawda? Kościół apostolski? Nic ująć, nic dodać? O, właśnie od tego apostoła pochodzi. Noż właśnie przeczytajmy o wierze Judasza. Zobaczmy na przykład Ewangelię Łukasza, 6 rozdział, werset 13. A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich 12, których też nazwał apostołami. Potem jeszcze 16. I Judasza Jakubowego, i Judasza Iskariotę, który został zdrajcą. Czy widzicie, że było dwóch Judaszy, no ale tak w pewnej, można powiedzieć, kulturze, no to tylko jeden zapadł mocno w pamięć, ten, który potem został zdrajcą. Nie? No i teraz możemy się zastanawiać, oczywiście tu tam są różne rozprawy teologiczne na ten temat, kiedy Judasz postanowił zdradzić Jezusa. Kiedybyśmy się w to zagłębili trochę, w Ewangelii Jana znajdziemy taki moment już tuż przed ukrzyżowaniem Jezusa, kiedy Judasz postanawia wydać Żydom, wydać arcykapłanom, przywódcom religijnym Jezusa, żeby go tam w jakiś sposób tam zabili czy wyeliminowali z pola walki religijnej, duchowej. To jest mowa o tym, że on, można powiedzieć, całkowicie otworzył się na diabła i demon zamieszkał w jego sercu i tak dalej. Na razie jeszcze widzimy Judasza, który idzie ręka w rękę z apostołem Piotrem, który jest jednym z 12, który został przez Jezusa wybrany i przyjął to wybranie do grona 12 tych, którzy mieli chodzić z Jezusem Chrystusem. Czyli można powiedzieć, tak jak Mateusz, tak jak Piotr, poszedł za Jezusem Chrystusem. Uznał w nim nauczyciela. Tak, to jest ktoś niezwykły. Chcę iść za nim. No, zobaczmy, co dalej. Ewangelia Mateusza. Jezus posyła tych swoich 12, czyli posyła też tutaj Judasza. Tych 12 posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. A idąc głoście wieść, przybliżyło się Królestwo Niebios. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Dzięki. No zobaczcie, czym zajmował się Judasz. Uzdrowieniami, nawet wskrzeszaniami ze zmarłych. Czyli przywracał do życia zmarłych. Oczyszczał trędowatych. No to co się wydaje prawie, że niemożliwe. Nie? Trędowaci byli, można powiedzieć, wyłączani ze społeczności Izraela i tam żyli poza skupiskami ludzkimi w swoich takich koloniach. To na filmie Ben-Hur można tak dość fajnie zobaczyć. Tej starej wersji. Tam nie wiem, czy są nowe, ale to nie zawsze lepsze. Ale zobaczcie, co jeszcze. On nawet demony wyganiał. No to wszystko. Zobaczcie, nie ma tu, że no 12, a tam powiedzmy Judasz poszedł na kwarantannę albo tak jak część posłów tam powiedzmy zaciął się w kiblu czy coś takiego. No nie, nie. No on jest tu przedstawiony jako uczestnik tych wydarzeń, aktywny uczestnik. Jezus ich wysłał, czyli nie Jezus z nimi szedł, tylko ich posłał i oni sami poszli i robili te rzeczy. Uzdrawiali, wskrzeszali, oczyszczali trędowatych, demony wyganiali. I jeszcze tam parę innych rzeczy robił. Czyli zobaczcie, przyjął to wezwanie Jezusa, żeby go naśladować. Dokonywał wielkich, cudownych rzeczy w imieniu Jezusa. Cudów dokonywał w imieniu Jezusa. Miał jednak pewną przypadłość.
Przeczytajmy w Ewangelii Jana w 12 rozdziale. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej. Namaściła nogi Jezusa i otarła swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. A Judasz Iskariot, jeden z uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł: czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? A to rzekł nie dlatego, iż się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę, sprzeniewierzał to, co wkładano. Maria to tu nie chodzi, wiecie, o matkę Jezusa, tylko o siostrę Łazarza. No i ona tutaj dokonała takiego aktu oddania chwały Jezusowi, nie? Namaściła nogi, jego wytarła swoimi włosami. No, zobaczcie, to jest patron też nie tylko biskupów katolickich, ale też wszystkich socjalistów, nie? Komuniści mówią, że nie wierzą w Boga, ale ja im nie wierzę. Po prostu wierzą trochę inaczej, w jakiegoś innego. Może by akurat Judasz się nadał na ich patrona też. Mówi tak: dlaczego marnujecie tę maść drogocenną? Dlaczego na takie jakieś rzeczy, żeby tam Jezusa tam obmywać, czy nie wiem, namaszczać i tak dalej? Przecież to się nie opłaca. To jest zmarnowanie pieniądzów. Sprzedajmy tę maść. I tu do mnie, bo ja jestem skarbnikiem, tu proszę wpłacać, nie? O tak właśnie Nowy Ład, to mniej więcej teraz tylko w takim szerszym, że tak powiem, rozdaniu, nie? Wszyscy, Morawiecki wychodzi, Kaczyński go tam wysłał i mówi: Polacy, będziecie płacić większe podatki i dzięki temu damy wam większe dodatki socjalne. No, tylko głupi może w coś takiego uwierzyć. No ale rzeczywiście głupich nie sieją, nie orzą i głosują też. Także w te socjalizmy ludzie naprawdę chętnie wierzą. Nie rozumieją biedaczki rzeczywistości. Myślą, że pieniądze rosną na wierzbie, na gruszce albo coś. Nie wiedzą, że jak idą do sklepu, kupią bułkę, no to już im Morawiecki z Kaczyńskim capas. Oczywiście wcześniej Tusk z tym, no jak on się tam tym... Nie, z tym PSL-owcem, z Pawlakiem czy innymi tam członkami tej bandy, no to też, że tak powiem, tak samo tam rękę wkładał, tylko ciszej, bezszelestnie, bardziej byli wyszkoleni, ale cel ten sam. No mówił, tu mamy, że tak powiem, spojrzenie, bo tu mamy przemowę wyborczą Judasza, nie? Że on tu lepszy od Jezusa, bo Jezus nie zatrzymał tego marnotrawstwa, a on tu już myśli, że on jest mądrzejszy od Jezusa, a Jezus taki trochę jakiś rozrzutny, nie czai bazy i tak dalej. Czyli taką kampanię wyborczą tutaj rozpoczął, jak to on kocha ubogich, ale tu szósty werset jest takim spojrzeniem, można powiedzieć, trochę poza scenę. A to rzekł nie dlatego, iż się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę, sprzeniewierzał to, co wkładano, czyli kradł. No. Stąd widzicie, patron socjalistów, jak się patrzy. No, a teraz zaproszę was do tekstu, który właśnie tam bardziej szczegółowo omawiał pastor w Chorwacji, któregośmy poznali i... No, okazało się, że mamy bardzo, bardzo wiele wspólnego. Tu modliliśmy się też, żeby coś jeszcze lepszego wyszło z tej współpracy niż to, co już przeżyliśmy, bo nas tam było 18 osób, to wiecie. To jakśmy zaśpiewali, to się działo, tak? I różne jeszcze inne rzeczyśmy razem robili, ale to może kiedy indziej. On oparł swoje kazanie na tekście z Mateusza 7, 21-23. Przeczytajmy. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.
No. Ciężkie słowa. Warto dokonać tu kilku obserwacji. No pierwszą to już wam pokazałem, czyli ten 22 werset, w jaki sposób ci ludzie próbują uzasadnić swoje znalezienie się wraz z Jezusem w niebie. Zobaczcie. Czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? Czyż w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? Czyż w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? Pokazałem wam przykład Judasza. On występował w imieniu Jezusa. Głosił jego przesłanie. W tym sensie można powiedzieć prorokował. On uzdrawiał. On czynił cuda. On wyganiał demony. No, wiemy, jaki był koniec Judasza. Nazwany jest też synem zatracenia. Ale zobaczcie, werset 22 pokazuje pewną skalę zjawiska judaszowania. Jest takie rumakowanie, nie? Takie określenie. Tu utwórzmy nowe. Judaszowanie, czyli wiara Judasza. Nie? Zobaczcie, ilu takich ludzi będzie. No, Judasz i tam może co najwyżej 3 socjalistów i 5 biskupów. Niewielu, nie? Niestety nie. Czy widzicie tutaj określenie ilościowe? Ilu takich będzie? Co do tej wiary demonów, że jest jeden Bóg i nic więcej, ci ludzie z tym nie robią, nie wpływa to w żaden sposób na ich poszukiwanie, jak do tego Boga dojść, jak go poznać, czego on od nas chce. Czyli po prostu jest to jakaś intelektualna zabawa, nie mająca żadnego przełożenia na życie. No wiemy, że takich ludzi jest dość. Nie? Może powiedzieć, że większość naszych rodaków to mniej więcej taką wiarę ma, że Bóg jest, ale co by się tam nim przejmować. Nie? Ale zobaczcie, że tu tych, którzy służą w jakiś sposób Jezusowi, nazywają Go Panem. Panie, Panie. Nie? Dokonują jakichś wielkich, nawet spektakularnych, charyzmatycznych czy zielonoświątkowych cudów w imieniu Jezusa. Zobaczcie, jest ich wielu, a końcem idźcie precz ode mnie. Idźcie precz ode mnie. To nie są pojedyncze przypadki. To jest jakiś duży zbiór ludzi w kulturze chrześcijańskiej, którzy mają wiarę Judasza. Oni rzeczywiście uznają, że Jezus jest wielkim nauczycielem. Oni rzeczywiście uznają, że Jezus przynosi coś nowego. Oni rzeczywiście uznają, że Jezus ma moc. Oni rzeczywiście mówią, chcemy za Tobą iść, chcemy Tobie służyć. Chcemy być po Twojej stronie, chcemy z Tobą, chcemy w Twoim imieniu. Ustami swoimi deklarują przywiązanie do Jezusa Chrystusa. Nie? Nazywają Go Panem i w Jego imieniu dokonują wielkich, spektakularnych rzeczy i cudów. Judasz rzeczywiście, zobaczcie, bardzo dobrze pasuje do tego obrazu. No ale teraz zobaczmy, co szwankuje. No bo już wiemy, że tych ludzi będzie wielu. Wiemy, że pewne dobre rzeczy o Jezusie oni wiedzą, czy uznają nawet, czy nawet idą za pewnymi rzeczami. Ale teraz zobaczmy, czego im brakuje. Jeszcze raz poproszę, żebyśmy przeczytali ten tekst i podkreślajcie sobie cechy tych ludzi. Możecie w swoich Bibliach kreślić, to naprawdę pomaga. Ten werset wtedy częściej będzie do was docierał. Być może będziecie mogli go kiedyś użyć, rozmawiając z katolikami. Czy z tymi, którzy mają taką wiarę w jednego Boga. To podam parametr. List Jakuba, 2 rozdział, 19 werset. Tu jesteśmy w 7 rozdziale Ewangelii Mateusza, werset 21-23. Podkreślajcie sobie cechy tych ludzi, oprócz tego, że uznawali, że Jezus jest Panem, że jest kimś wielkim i tak dalej, i tak dalej. Proszę.
Być może niektórzy nawet rozpoznawali w nich Boga. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Dzięki. No i proszę, jakie cechy, jak opisani są ci ludzie, oprócz tego, że tam Panie, Panie i różnych fajnych rzeczy dokonywali w imieniu Jezusa? Czynicie bezprawie. Nie? Czyli ich życie, choć słownie i służbowo, że tak powiem, w służbie, może wyglądać jak chrześcijańskie, nie? Nazywają Jezusa Panem, prorokują, wyganiają demony, różne tam takie rzeczy robią, to zobaczcie, jakie jest ich serce. Pamiętacie słowa Judasza? Dlaczego tej maści nie sprzedano i nie przeznaczono na zbożne cele, na ubogich naszych? Nie kochał ubogich. Miał ich w dupie. Ale przy pasku obok swojej dupy miał sakiewkę. I to go interesowało. I dlatego nawoływał do tych działań. Słowa, usta, pełne frazesów. Być może nawet rzeczy, w których ci ludzie wierzą o Jezusie. Bo w tamtym czasie jeszcze Judasz w to wierzył. Ale serce, ale natura dalej grzeszna. Zobaczcie, że Judasz nie został nazwany, ponieważ Judasz kradł. Nie jest tak napisane, że zdarzało mu się tam przytulić. On był złodziejem. To była jego natura. To była cecha jego charakteru, można tak powiedzieć. To była jego prawdziwa twarz. I zobaczcie, ci do Jezusa, Panie, Panie, mogą w kościołach, mogą wszędzie występować, ale bezprawie jest ich prawdziwą naturą. Co jeszcze mamy na ich temat? Jezus mówi, nigdy was nie znałem. Nigdy was nie znałem. I tu pastor, który akurat ten tekst omawiał, też na to zwrócił uwagę. Nie jest tu napisane, że poznałem was, a potem przestałem was znać. No bo wtedy ten tekst można by rozumieć, że można stracić zbawienie. Nie? Tu jest jasno pokazane. Ich natura, pomimo słów i czynów, jest dalej grzeszna. Oni czynią bezprawie, można to połączyć z zaprzeczeniem wersetu 21, nie czynią woli Boga, tylko czynią bezprawie. I druga ich cecha. Nigdy nie poznali Jezusa osobiście, nigdy Jezus ich nie poznał osobiście. Nigdy was nie znałem. Ciekawe, ilu ludzi, no, ilu w sensie, bo tu wiemy, że wielu, ale jaki procent naszych rodaków, którzy są religijni czy dewocyjni, usłyszą kiedyś te słowa. Idźcie precz ode mnie, nigdy was nie znałem. Dlatego tak ważna nasza rola jest, żeby im o tym powiedzieć, że nie przez uczynki, akty strzeliste, poświęcenie dla Jezusa zyskujesz zbawienie. Apostoł Paweł kiedyś Koryntianom to tłumaczył w tak zwanym hymnie o miłości. Mówił, choćbym nie wiem, co zrobił dla Jezusa, a miłości bym nie miał, byłbym nikim. I tam wymienia przeróżne poświęcenia. Jak chcecie, możecie sobie to doczytać. A my wróćmy do Mateusza. Nigdy was nie znałem. No ktoś powie, czynią bezprawie, nie pełnią woli
Ojca, który jest w niebie. Czyli, żeby być zbawionym, tak sobie ktoś może zacząć kombinować, no to trzeba przestać grzeszyć i zacząć pełnić wolę Bożą, rozumianą jako zestaw jakichś nakazów. Nie? I rzeczywiście część katolików mówi, no zobacz, ja pełnię takie uczynki, byłem na Woodstocku i tu, albo w Częstochowie też byłem, nie? Tu pozdrawiamy braci z Częstochowy. Jeden nawet do nas przyjechał, pozdrawiamy cię, Marku. Też do Częstochowy dociera telewizja Idź Pod Prąd, jakoś nie chroni ich tam pewne te tam zasieki i płaszcze i suknie i te sprawy. No a my otwórzmy sobie Ewangelię Jana na rozdziale 6. I tam Żydzi pytają Jezusa, 28 werset 6 rozdziału. Cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Tak jakby chcieli być posłuszni Bogu. Nie? To tam później z dalszych wierszy wyjdzie, jak to jest. Ale Jezus im odpowiada bardzo prosto. W następnym wersecie. To jest dzieło Boże. Wierzyć w tego, którego On posłał. Najważniejsze w woli Bożej dla ciebie jest to, byś uwierzył w Jezusa jako Mesjasza, czyli jako tego, który poszedł za ciebie na krzyż Golgoty, który umarł za ciebie. Zobaczcie, ci ludzie dokonywali, czy chcieli być w świetle Jupiterów dla Jezusa. Robili różne spektakularne rzeczy, ale w rzeczywistości ich życie było całkowicie zaprzeczeniem tego, czego Jezus chce. Nie było poznania Jezusa Chrystusa osobistego, bo Jezus daje to świadectwo. Nigdy was nie znałem. Nigdy. Zobaczmy. Teraz na koniec, już troszkę przedłużyłem, ale no mam nadzieję, że jeszcze cierpliwie chwilę wytrzymacie. Zobaczmy wiarę prawdziwą, apostolską, a nie wiarę Judasza, którą teraz omawiali. Zobaczmy apostoła Pawła, który, można powiedzieć, tak sam siebie określa, jako płód poroniony, zastąpił zdrajcę. List do Galacjan. To jest dyskusja między apostołami, Piotrem i Pawłem. No tu dokładnie będzie głos Pawła do katolickiego papieża. Proszę. My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie, bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. Amen. Zobaczcie, jak wielkie słowa. Jeśli przez pełnienie dobrych uczynków jest sprawiedliwość, to Chrystus umarł na darmo, niepotrzebnie. Bo przecież umiesz pełnić dobre uczynki. Jeśli mógłbyś dobrymi uczynkami zapłacić za swoje grzechy, to Chrystus na darmo umarł, niepotrzebnie. Ta jego modlitwa w ogrodzie Getsemane wskazywałaby, że on nie wie, o co chodzi. Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ten kielich ode mnie. Ale nie moja, ale Twoja wola, niech się dzieje. Jeśli byłoby możliwe zbawienie z uczynków, to Jezus nie poszedłby na krzyż. A jednak wolą Ojca było, czyli nie ma innej drogi, jak tylko przez zapłatę za Twoje grzechy,
przez Syna Bożego Jezusa Chrystusa. On to zrobił. Apostoł Paweł to przyjął. Zobaczcie, że on tłumaczy Piotrowi, też apostołowi, bardzo proste rzeczy. Zobaczcie, że dzisiaj katolicyzm troszeczkę zmienił religię żydowską. Do dobrych uczynków dodał jeszcze swoje zaklęcia. Nie? Przeróżne. To się nazywa sakrament, święty znak. Nie? I że sakramenty są konieczne do zbawienia. Tu, zobaczcie, Piotr poszedł w herezję, że przestrzeganie prawa żydowskiego, czyli dobre uczynki, są konieczne do zbawienia. I Paweł mu tłumaczy. Co ty za durnoty tu wyprawiasz? Zobaczcie, że dzisiejszemu rzekomemu następcy apostoła Piotra trzeba by tu dokładnie to samo, taką samą mówkę walnąć. Tylko dopisać wasze sakramenty. Nie? Zamiast tylko tych uczynków zakonu, czyli uczynków prawa Bożego. Fajnie zaczyna Paweł. My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan. No, tu widać, jak ludzie religijni tamtych czasów pogardzali innymi. No, to troszeczkę się tam ten świat powtarza. Zobaczcie, szukając usprawiedliwienia, choć urodzili się jak Żydzi, to i apostoł Piotr, i apostoł Paweł wiedzieli, że są winni przed Bogiem. Szukali usprawiedliwienia w Mesjaszu. To dobrze, ale zobaczcie, do jakiego wniosku to ich doprowadziło. Widzicie werset 17? Okazaliśmy się grzesznikami. Oni zrozumieli swoją beznadziejną sytuację. Bo zdecydowana większość ludzi rozumie, że jesteśmy grzeszni. Ale myśli, że to nas nie dyskwalifikuje przed byciem z Bogiem. No bo przecież Bóg jest litościwy, bo przymknie oko, bo może spojrzy na moje dobre uczynki i se na wadze zważy i tego, co tam tymi grzechami, no już nie róbmy takiej wielkiej halo z naszych grzechów. Oni doszli do wniosku, że sami z siebie zasługują na piekło. I dopiero wtedy mogli szczerze zwrócić się do Jezusa Chrystusa po zbawienie. I teraz apostoł Paweł mówi o swoim życiu. Zobaczcie, to jest wiara zbawiająca, zbawcza. To jest wiara apostolska. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Podobna myśl jest w liście do Efezjan, jeśli byście mówili, że tu może jakoś coś nie bardzo, coś nie rozumiecie, przeczytajcie sobie w domu. List do Efezjan, 2 rozdział od wersetu 1 do 10. Ja już będę powoli kończył. Jeden werset na koniec, który najczęściej chyba ode mnie słyszy. W Mateuszu było: idźcie precz ode mnie, nigdy was nie znałem. Nigdy was nie znałem. A w ostatniej księdze Biblii, w Apokalipsie, w 3 rozdziale, w 20 wersecie, Jezus daje takie oto zaproszenie, albo pokazuje sytuację, która dzisiaj rozgrywa się w wielu z tych, którzy jeszcze nie mają prawdziwej, zbawczej wiary w Jezusa Chrystusa. Może wierzycie, że jest jeden Bóg. Może uznaliście, że Chrystus to jest ktoś wielki. Może nawet wierzycie, że jest Bogiem. Może uznaliście, że to warto poświęcić Mu swoje życie i chcecie Mu jakoś tam służyć. Szczególnie, żeby ludzie widzieli. No po cichu to tam już nie każdy taki kozak. Ale nie macie tego, o czym Jezus tutaj mówi. Zobaczcie, Jezus mówi: oto stoję i kołaczę. Czyli to jest proces ciągły przez całe życie. Dopóki nie wyzioniesz ducha, Jezus będzie stał i kołatał do twojego serca. Zobaczcie, jak bardzo cię kocha. Nie tylko umarł za ciebie, ale dzisiaj stoi
i kołacze do Ciebie indywidualnie, do Ciebie osobiście. Ciebie na różne sposoby, przez wydarzenia, przez słowa, przez książki, przez zachwyt przyrodą, nie wiem jak, ale każdego dnia przekonuje Cię o tym, że jest i że stuka do Twojego serca, że czegoś od Ciebie chce. No bo jak ktoś puka, to czegoś od Ciebie chce. No to zobacz, czego Jezus od Ciebie chce. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, zobacz, co się stanie. Czego Jezus chce? Wstąpię do Niego i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną. Wieczerzanie w tamtej kulturze oznaczało, zresztą i dzisiaj, grille, biesiady, no, najbliższy stopień jakiejś zażyłości. Jak z kimś piłeś wódkę, to już nie możesz powiedzieć, że go nie znasz. Nie? No to tutaj nie wódkę, tylko wino. No to właśnie tak Jezus przerywa picie wina z apostołami. Ja wiem, że to mówię rzeczy, które się niektórzy tu jeżą w włosy. Przerywa picie z apostołami właśnie na tej ostatniej wieczerzy tu na ziemi. Mówi, słuchajcie, następny kielich to obalimy już w niebie razem. Noż tak jest, no co ja poradzę w Biblii. Oczywiście jest nakaz, żeby się nie upijać. No tak. To też, żeby nie było. W niebie chyba nie będzie kaca. Tak też, to jakaś może jest dobra nowina dla części naszych słuchaczy. W każdym bądź razie Jezus mówi, że chce wejść do Ciebie, dać Ci coś i być z Tobą na zawsze. W najlepszej komitywie. Będzie ze mną wieczerzał, a ja z Nim. To jest najwyższy rodzaj wspólnoty. Jeśli w ten sposób otworzysz drzwi swojego serca, rozumiejąc, że jesteś obrzydliwym, paskudnym, przebrzydłym, weź sobie jeszcze parę epitetów sam dopisz, grzesznikiem. Nic ci nie pomoże Częstochowa, nic ci nie pomoże czarna Madonna, ani też biała i cały zastępów świętych i SMS do Jana Pawła II, też se możesz o kant stołu obić. Nic, nul, zero. Jeśli nie uznasz, że za to, jak żyjesz, kim jesteś, zasługujesz na wieczne piekło oddzielenie od Boga, nie przyjmiesz Jezusa jako swojego Zbawiciela. Możesz krzyczeć, że wierzysz w Jezusa. Możesz krzyczeć, że jest Twoim Panem. Ale żeby wejść w prawdziwą znajomość z Jezusem Chrystusem, musisz uznać, że Go potrzebujesz jako Zbawiciela, że jesteś przebrzydłym grzesznikiem, który zasługuje na wieczne piekło. Właśnie po to Jezus przyszedł na ziemię, umarł, a teraz stoi i kołacze, aby wejść do Twojego serca i być z Tobą na zawsze. Ta wiara zbawia. Do zobaczenia.